Elżbieta II nazywa Laja II córka, teraz Karol nagrodził jej pracę wielkim wyróżnieniem. Sophie Wessex i Elżbieta II Laczyla wyjątkowa relacja, nieczęsto bowiem zdarza się. Zensynowa kocha teściowa jak matkę, a ta odwdzięcza się takim samym uczuciem. Królowa podziwia lato. Jak Sophie wychowuje dzieci i jej pracę na rzecz monarchii. Teraz wysiłki bratowej. A tak za brata, meza Sophie, docenił Karol i jej. Karol III po cichu nadal tytuły księżycy dzieciom Harry'ego i Meghan. Palac nie wydał w tej sprawie żadnego oświadczenia. Media dowiedziały się o tym, ze strony rodziny królewskiej, gdzie Lily, Diana i Archie byli tytulowani jako pan i pani. Teraz przy imieniu Archiego widnieje dopisek, księże, a przy imieniu Lily, Diana, księżniczka. Nadanie tytułów wnukom przez Karola potwierdził w rozmowie z People rzecznik Sussexów. Jak wyjaśnił, nastąpiło to po wcześniejszym uzgodnieniu z para. Przy okazji poinformował. Ze 3 marca w Los Angeles odbył się chrzest małej imienniczki królowej Elżbiety i syn Elżbiety II odciął swoje dzieci od królewskich pieniędzy. Karol III wyróżnił także młodszego brata, Edwarda i jego żonę Sofię. I tak oto hrabia i hrabina Wessexu. Stali się księciem i księżna Edynburga. Jak zauważa brytyjska prasa, zmiana ta była oczekiwana przez brytyjską opinię publiczną. Wessexowie mają bowiem ogromne zasługi dla monarchii, a swoja ciężka praca i skromność podbili serca rodaków. Brytyjczycy szczególnymi względami darzą zwłaszcza Sophie i jej 20-letnią córkę Louise. Obie były bardzo blisko związane ze zmarłą monarchinią. Sophie zwracając się do Elżbiety. Mówiła mamo, a ona nazywała ją druga córka. Sophie codziennie dzwonila do Elżbiety i często wpadała do niej z wizytą. Bardzo wspierała ją także po śmierci księcia Filipa, z którym również miała świetny kontakt. Relacja Sophie i Elżbiety zacieśniła się, gdy księżna rodziła Louise. W trakcie porodu doszło do poważnych komplikacji i zarówno życie matki, jak i córki było zagrożone. Meza Sophie nie było przy niej, gdy akcja porodowa rozpoczęła się miesiąc przed terminem. Kiedy on był na oficjalnej delegacji na Mauritiusie. Przy jego żonie i córce, czuwała wiec Elżbieta. Potem dodawała otuchy synowej, która zamartwiała się o córkę. Louisa urodziła się z poważna wada wzroku i przez jakiś czas istniały obawy, że będzie niewidoma. Szczęśliwie tak się nie stało. W 2005 roku królowa po raz kolejny okazała synowej swami los. Pociesza jacja po śmierci mamy, która zabił rak zolatka.